Nocny transport tarczy DBM przez Warszawę, a także czwarta Skoda, może do końca miesiąca. Czy 50. hultaj już w stolicy? I tarcza TBM, tym razem do mikrotunelingu. Kondratowicza jeszcze bardziej przejezdna. I kosimy trawę ze śniegiem. O tym i tylko w sobotę, 19 listopada, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Avizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym. Dziś wyjątkowo zaczynamy nie od awarii wind na stacjach metra, od tego, iż jeszcze dzisiaj, znaczy no już nie dzisiaj, bo jutro, ale o 1 w nocy, będzie transmisja na żywo. Dokładnie o 1.20 mam zaplanowaną transmisję na żywo, rozpoczęcie jej bezpośrednio z transportu TBM, która będzie przewożona bezpośrednio na tam trasę do Balic. Natomiast warto podkreślić faktycznie, że to jest największy transport takiej tarczy w Polsce kiedykolwiek, ponieważ ta tarcza jest szeroka mniej więcej na 8 metrów, co oznacza jednoznacznie, że zajmuje całkowicie dwa pasy jezdne i jeszcze trochę. Więc warto tutaj faktycznie podkreślić, że jest to ogromny obiekt, który bardzo dużą powierzchnię zajmuje i ponieważ będzie tak dużo miejsca zajmować, będzie jechać w nocy. W nocy przez Warszawę, przez centrum Ursynowa, Wilanów, jak i również przez kawałek Mokotowa w teorii. Więc abyście to mogli zobaczyć, będę robić transmisję na żywo z centrum Ursynowa i zapraszam Was bardzo serdecznie. Teraz macie link w opisie, jak i również teraz w karcie na górze i możecie to zaobserwować i zapraszam Was bardzo serdecznie, abyście wpadli i ze mną pomarzli tam. Znaczy, Wy będziecie oglądać ciepełku w domu, ja tam będę marznąć przy tych minus 6 czy 7 stopni, w zależności od tego, jak faktycznie będzie. Natomiast już teraz normalnie zaczynając, mniejsza z tym, mamy windy. Windy nie działają, cztery nie działają. Ma remont, bemowo, ratusz Arsenał oraz Młynów. Ogólnie jak słyszycie, dosyć duży pogłos, dlatego że dziś nagrywam w innym miejscu, znowu nie jestem w domu. Ale to dlatego, że jestem w studiu i tutaj faktycznie pogłos to rzecz normalna, więc nie mam co z tym niestety w tym momencie zrobić. Natomiast na pewno wiemy, co chcielibyśmy zobaczyć. Więcej Skody, trzy już jeżdżą, dwie na drugi milimetra, jedna na pierwszy milimetra. Meto chciałoby, żeby jeszcze czwarta dojechała do końca miesiąca, już jeździła. Nie wiem, na której milimetra, wiemy tylko tyle, że chcieliby, czy tak będzie, no, zobaczymy. Na pewno wiemy, że jest już 50 Hyundaiów w Warszawie i w końcu tramwaje warszawskie przyznały się do tego, że mieszkańcy je nazywają nie Warszawia, bardzo linio, tylko jako hultaj. No i też tak tytułowali już swoje artykuły w notatce prasowej, tego akurat wam nie pokażę, natomiast jak widzicie nawet tutaj na stronie tramwajów warszawskich jest 50. hultaj już w stolicy, no i oczywiście jest ich coraz więcej. Krótki hultaj, krótki Hyundai, który jest cały czas testowany, tam czasami jakieś zdjęcia wyciekną z tego, jak on jeździ po Warszawie, jeszcze z kablami. On jest aktualnie, tam prace trwają już bezpośrednio przy jego oddaniu do użytku. Powiedzmy, no cały czas oczywiście homologacja i te inne sprawy. I mogę tylko powiedzieć i zapewnić Was, że już niedługo, nie wiem czy w tym, czy w kolejnym miesiącu, będzie film bezpośrednio poświęcony temu tramwajowi, abyście mogli go zobaczyć tak trochę od kuchni i jak on jeszcze tam jeździ. Nie jeździ jeszcze, ale bez pasażerów stoi na zajezdni, bo będę mieć taką okazję. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania dzięki temu, bo wtedy nie przegapicie koniecznie tego filmu. Natomiast możecie też nie przegapić tego, że na Gagarina już się zaczęły te prace ziemne przy budowie już w teorii torowiska tramwajowego. Na razie nowe jezdnie, nowe drogi dowodowe, no i w teorii już pod torowisko tramwajowe. Tam też oczywiście aktualnie będzie właśnie pracować nowa tarcza Jolanta, która będzie dołączyć tunel nowego kolektora. No i właśnie o tym też mówimy. Tarcza Jolanta pod tramwajem na Gagarina. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. I to będzie tylko kolektor ściekowy. Dzięki temu kolektorowi, jeżeli są nawalne opady deszczu, jakie ostatnio mogliśmy zobaczyć latem, no to wiadomo, że wtedy wszystko wypływa na ulicę, a właściwie nie spływa na dół, bo nie ma gdzie. Ten kolektor ma za zadanie po prostu zrobić to, aby przytrzymać ten natłok i tą dużą ilość wody i później spokojnie spuścić resztę wody pozostałymi kolektorami najprawdopodobniej do filtrów albo do czajki. Także taki jest właśnie tutaj cel.
chociaż w sumie może jeszcze w inne miejsce, niż do czajki czy na filtry. Natomiast taki jest właśnie cel tego, że kolektora, by było faktycznie przejmować tą wodę i żeby po prostu nie, na ulicy było całkiem dobrze. No biorąc pod uwagę, że tam faktycznie ze spacerowej na przykład też wszystko spływa. Także dlatego takie wielkie tarcze. Jeśli mi się uda, może wam pokażę trochę z bliska tą tarczę, jak to faktycznie jest realizowane, bo to jest fragment inwestycji, którą pokazuję. I niedługo pewnie też zobaczycie film Tramwaj kierunek Winlanów na moim kanale bezpośrednio, może nawet z Puławskiej. Co do zmienienia faktów, że kierunek na Sielsk z Warszawy, PKP chciałoby, żeby do Gdańska się jechało szybko, bezpiecznie i nie stało się w Legionowie. W związku z tym mają pomysł, aby to zmienić. I tu są propozycje, jakby te trasy mogły jechać. Na razie będzie ogłoszone studium wykonalności. A tak w większym skrócie to będzie po prostu studium wykonalności realizowane do trzeciego kwartału 2024 roku z samorządami, ze wszystkimi mieszkańcami, może nie wszystkimi, ale z miastami po drodze. Chodzi o to, aby wybudować nową linię, aby jednocześnie i pociągi podmiejskie, aglomeracyjne mogły dobrze tutaj dojeżdżać do pasażerów, jak i również pociągi dalekobieżne mogły omijać ten ruch i po prostu nie stać w korkach. Więc to wszystko się łączy. Planowane oczywiście prace budowlane to jest odległa data, nie wiem, tam jakiś 2030 rok, a w 2024 mogliby wtedy ogłosić przetarg na budowę. Ja tu się kręcę, bo ja na tym obrotowym krześle, to wiecie, tak zjeżdża dosyć mocno. Ale lecimy dalej, bo WTP ma dla nas zmiany, konkretnie zmiany w Rembrandtowie. W ten i kolejny weekend linie 115 i 183 jeżdżą objazdami i jest tutaj wymiana z linia Z15, także warto o tym pamiętać, że takie tutaj faktycznie będą zmiany. Kolejarze właśnie planują to samo zrobić w weekend 25-18 listopada, coś to mi się psuło. 25-28 listopada, no macie błąd WTP. Natomiast idąc dalej, mamy nowe oznakowanie na stacji przesiadkowej metra Świętokrzyska. Tutaj, tu macie teraz wstawkę, co ja o tym sądzę. Według mnie, jak to wygląda naprawdę. A tak, tak. Na niewtajemniczonych to robi spore wrażenie. Także... No tak, mogą sobie próbować. Chodzi głównie o to, aby skierować ruch pasażerów z pierwszej linii metra w kierunku drugiej linii metra, nie idąc łącznikiem, tylko idąc na okrągło, górą przez antresolę, czyli wjeżdżając schodami do góry, a później zjeżdżając w dół, zamiast po prostu zjeżdżając schodami w dół. Chodzi oczywiście o to, że łącznik łączący pierwszą i drugą linię metra jest za mały, są tam korki, tłumy, duszności i inne problemy. Na tym się faktycznie można postać parę minut. Są informatorzy, którzy was odsyłają i mówią, żeby iść zgodnie ze strzałkami, a nie tak jak jest najkrócej. Jak widzicie, są nowe strzałki, nowe malowania na posadzce, które informują, gdzie iść na drugą linię metra. Jeżeli to nie pomoże, WTP i miasto zapewnia, że mają kolejne kroki, na przykład wyłączenie ruchu schodów w dwóch kierunkach i włączenie ich tylko w jednym kierunku, co faktycznie zrobi łącznik jednokierunkowy. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobią. Mam nadzieję, że tego nie będzie, bo wtedy wszystkie osoby będą szły albo górą, albo do windy i domyślam się, że duża część będzie po prostu szła do windy i będzie jeszcze większa kolejka przed windą. A tego też byśmy nie chcieli. Najlepszym rozwiązaniem oczywiście byłoby przebudowa łącznika i zrobienie łącznika sensowniejszego, żeby większy był. Najprostszym po prostu rozwiązaniem jest usunięcie windy, bo winda najwięcej tego miejsca zajmuje. Gdyby nie było windy, spokojnie byłyby szersze te schody. Ale to nie jest takie łatwe do zrobienia, niestety. No i oczywiście winda też musi być, bo pełna sprawność musi być dla wszystkich. Warto też podkreślić, że tutaj ZTM próbuje się tłumaczyć tym, że jak był odcinek centralny, to ten łącznik wyrabiał, ale kiedy jest odcinek już bezpośrednio od Brudna do Bymowa, to już nie wyrabia. Jakoś nie jestem w stanie ugryźć w tą opowieść, bo jednak takie planowanie łączników i planowanie całej linii metra jest planowane na całość linii metra, a nie na jakiś fragment. Szanujmy się. To nie jest inwestycja za parę milionów, tylko za paręset milionów. A to duże już pieniądze. Natomiast idziemy dalej, kolejne zmiany. Już jutro, 20 listopada, będzie procesja od Starego Miasta bezpośrednio na Kałęczyńską, czyli przez Stragę Północ i trasę WZ. Linie 47, 13, 20, 23, 26 oraz autobusy linii 133, 138, 160, 162, 170 i 190 będą jeździć objazdami wtedy. Więc warto nie jeździć wtedy tymi liniami autobusowymi, jak i również w aktualny weekend są zmiany dla autobusów na Konatowiczu, linie 112, 114, 169, 409, 500, N2,
N14, N64 jeżdżą na okrągło przez najbliższe 3 dni, wliczając piątek, sobotę i jutrzejszą niedzielę, a później będzie już nowa komunikacja miejska po otwarciu Konatowicza w dużej części i prawie wszystkie linie autobusowe już będą jeździć na nowej trasie podstawowej po otwarciu metra Brudno, czyli linia 112 będzie jechać tutaj prosto Konatowicza nad metrem Konatowicza. Mi to się akurat nie podoba, bo jak tutaj jeździł Chodecką, to ja miałem tutaj znajomych po drodze i dużo bardziej mi to się podobało. Dalej mamy linię 126, która również, no ona jedzie lepiej. Ale jak widzicie, jedzie właśnie przez metro Konatowicza, więc te przystanki na metrze Konatowicza będą w końcu wykorzystywane lepiej i będzie lepsze dojście do metra. Jak i również z linii 145, która po prostu nie robi już tego objazdu, tylko jedzie prosto. Ogólnie tutaj większość tej linii po prostu nie robi tego objazdu. Na przykład 156, kierunek, która jedzie przez Trocka, Targówek Mieszkaniowy do Wschodniego, ale zaczyna to się jeszcze z Konatowicza, będzie miała właśnie lepszy dojazd, bo ma Konatowicza w tym miejscu i tutaj te tereny może dociągnąć właśnie do metra. Jak i również linia 199, która będzie teraz mogła jechać bezpośrednio do Brudno po Grodzie przez metro Konatowicza. Idąc dalej, 212 będzie jechać tutaj z kolei trochę na okrągło przez Chodecką, ale do Centrum Handlowe Targówek, zabierze osoby stąd do Targówka, jak i również przejedzie przez metro Konatowicza. Więc jak widzicie, stąd chyba będą 4 czy 5 linii autobusowych do metra, więc to jest akurat dosyć duża zaleta. Dalej mamy Brudno po Grodzie, 245 będzie ten jeździć przez metro Konatowicza i to jedyna linia, która faktycznie nie ma swojej trasy jeszcze docelowej, bo jest jedna, Konatowicza jest jednokierunkowa w tymże miejscu. 169 będzie jeździć tutaj lekkim objazdem na okrągło do Brudno po Grodzie, ale będzie jechać już najważniejsze nad metrem Konatowicza. Oczywiście są też zmiany dla linii NZ2, ale to już takie szczegóły. Także tak to mniej więcej wygląda. Lecimy dalej, czyli ZDM, czyli most na Pragę. No podobno podpora P2 jest już oddana do użytku, znaczy oddana do użytku, jest gotowa, jeżeli chodzi o konstrukcję. Nie jestem tego w stanie stwierdzić, znaczy no możemy z tych zdjęć coś tam zobaczyć, ale ZDM widać, że nie dostał pozwolenia na latanie w tymże miejscu i jedyne co to takie zdjęcie, to jest ta podpora, o której oni mówią, jakby ta podpora bliżej, która jest. Ta podpora to już jest od dawna gotowa, tamta również jest podpora już gotowa. A ta, o której oni faktycznie piszą tutaj, że już się dzieje i że już jest gotowa, no to jest ta daleko, więc jakby nie do końca wiem, co autor miał na myśli, czemu nawet nie zrobił zdjęcia z ziemi tamtej podpory. Naprawdę, ja wiem, że tam uzyskanie pozwolenia od SOP-u na latanie w tych miejscach jest karkołomne i bardzo dużo czasu zajmuje, ale jest to do zrobienia, a poza tym można zrobić zdjęcia z ziemi, nie tylko z drona. Nawet ja to wiem. Czasami. Ale lecimy dalej, czyli remont chodników w trzech miejscach na początku od Synów. Nad Połowem właśnie chodniki były w tragicznym stanie, na szczęście ZDM o tym wie i to remontuje. Dalej będzie też na Targówku i tutaj w tym miejscu na Boda Komorowskiego i na Dębielińskiej, więc to wszystko się będzie zmieniać w najbliższym czasie. Idziemy dalej Konatowicza, pomijając to, że jest oddana do użytku w części, to też będą oczywiście nowe drzewa, pomijając te, które są nad stacjami metra, to będą te od ZDM-u. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o tym, że abonament z domu od teraz jeszcze wygodniej, abonament mieszkańca z typu płatnego podkowania można od dziś, czyli od 16 listopada, załatwić łatwo i wygodnie przez internet na stronie abonament z domu zdm.waw.pl. Można złożyć wniosek, przesłać wszystkie niezbędne dokumenty i zapłacić nie wychodząc z domu. No i to jest według mnie coś, na co my od dawna czekaliśmy i w końcu to im się udało zrobić. Szkoda, że to tyle trwało ZDM. No, szkoda. Szkoda. Ale była jeszcze jedna informacja, tylko ktoś tak mi przeleciała. Albo jej nie zauważyłem. Wiecie co, bo jest jeszcze jedna informacja, o której wam muszę koniecznie powiedzieć właśnie jeszcze w ramach ZTM-u. To my sobie wejdziemy tą WTP, przykład co? Tak, ta strona mi nie weszła najwyraźniej. To jest ta strona. Taka jeszcze jedna ważna informacja. Zakup biletów online, tylko do końca listopada. O co tu chodzi? Chodzi o to, iż pewnie widzieliście takie automaty, może ktoś z was skorzystał, iż można było kupić przez stronę warszawskiego transportu publicznego bilety online. W ten sposób, że później się szło do biletomatu takiego specjalnego, małego pojemnika i to urządzenie wgrywało kartę miejską, wiedząc, że bilet dostępny już przez internet. Ciekawy pomysł, karkołomny, biletomaty robią to całkowicie szybciej, lepiej i nie potrzeba płatności online, ale na przykład jeżeli chcecie kupić kartę miejską załadować dla na przykład swojego ucznia, dziecka czy tak dalej, to jest według mnie wygodne rozwiązanie. Teraz jest już aplikacja Mobi Warszawa i oczywiście wszystkie pieniądze w nią wpakują, więc ten stary system wychodzi już z użytku.
Dobrze, to już ZDM zrobiliśmy, to jeszcze mamy informację bezpośrednio o Marsa. Na Marsa mamy już takie zmiany jak to, że obciążenie zostało zrealizowane, pomyślnie przeszło te testy i dzięki temu inwestycja się zbliża do finału, a finał tej inwestycji to jest styczeń 2023, dzięki czemu w styczniu będziemy mogli przejechać już nowym wiaduktem Marsa. Ale warto też podkreślić, że spadł śnieg, to już pewnie część z Was zaobserwowała. Ja nie do końca jestem zadowolony, bo trochę mam utrudnienie latania właśnie, jak będziemy przyjrzeć tarcze. Co nie zmienia faktu, że to na przykład gadka nie zatrzymuje jakkolwiek przed koszeniem trawy. Spadł śnieg, a nad tunelem po koszą trawę. Mamy zdjęcia, proszę bardzo, tak to wygląda. Koszenie trawy. I ja tutaj przeczytałem, no oczywiście chodzi o to, że oni już przyjechali z daleka i koszą trawę dla właśnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i muszą zrobić swoją robotę. Mimo wszystko, bardzo mi się podoba dialog, jaki zrobili tutaj w tymże miejscu z osobami, które tam pracują. Wiem, że to dziwne, ale przyjechaliśmy z daleka, wypaliliśmy paliwo, więc szkoda nie zrobić roboty. Mówi nam pracownica firmy, która na zlecenie drogowców kosi dziś trawnik. Jak się kosi w takich warunkach? Trawie to obojętnie, przy śniegu dobrze stoi, więc idzie szybko. To daje kobieta. Także taka ciekawostka, że nauczycy nowie kosi trawę, nawet jeżeli jej nie widać. Ciekawe, co nie? No i na koniec sondaże. Jak pewnie zauważyliście, dosyć dużo z tych sondaży w ostatnim czasie. Ja jeszcze odświeżę scenę, aby były najświeższe informacje ze sondaży, bo wy faktycznie cały czas tutaj dajecie. O, zmieniła się scena, jest mała sondaż. Co nie zmienia faktu, że mamy tak, sondaż. Po pierwsze, pytałem was jeszcze, o której godzinie chcecie mieć ten live. W jakich godzinach chcielibyście zobaczyć którą część? Większość z Was wybrała, iż centrum ucynowa godzina 1:32. W tych godzinach mniej więcej tam będzie tata czy TBM jechać, więc również wtedy będzie akurat ja w tym studiu, gdzie teraz tutaj stoję, jestem bezpośrednio obok tego miejsca, więc będę mieć wygodne wyjście, względnie ciepło będzie mi jeszcze. I będę mógł to wszystko nagrać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dalej idąc, mamy kolejne pytanie, to jest sprzed 2 dni, więc jeszcze nie jest kompletna ankieta. Do jakich lokalizacji najczęściej jeździsz komunikacją miejską? Na prawie 800 głosów. Większość z Was wybrało, że jesteście do szkoły lub do uczelni. Dalej do pracy 30%. Okazjonalnie 20%, na spacer 3%. Nie korzystam z komunikacji miejskiej 7%. Tej grupy ostatnio oczywiście całkowicie nie rozumiem, oglądając mój kanał. Co nie zmienia faktu, że mamy jeszcze sondaż, z jakiego środka transportu korzystasz najwięcej. Według Was na 1200 głosów wybraliście autobus 34%, dalej mamy metro 28%, tramwaj 20% i pociągi 19%. Jestem zdziwiony, że pociągi mają tak mało. Ale może też się zmieni po tym, jak już zmontuję filmy najbliższe z Kobyłki i z Zielonki. Co nie zmienia faktu, że faktycznie autobusy dojeżdżają wszędzie i autobusy można dojechać wszędzie. To jest najważniejsza chyba funkcja. To tramwaje jeżdżą tylko po to, gdzie już są tramwaje i tramwaje są oczywiście pojemne, wygodne, przyjemne i tak dalej, ale one wszędzie nie dojeżdżają, autobusy tam jadą. A metro to już w ogóle jest wybiórcze, ale po prostu jest środkiem w Warszawie docelowym, do którego jedziemy i później dojeżdżamy wszędzie. No pociągi to wiadomo, pociągi to na większe dystanse. No i na koniec jeszcze jeden sondaż. W jakim miesiącu, twoim zdaniem, wyjdzie Hyundai, Varsolinio, Hultaj na ulicę Warszawy? Według Was najwięcej wybrało grudzień 38%, w styczniu 23%, nie wiem, 20%, nie wyjedzie 12% i w listopadzie, czyli w tym miesiącu 8% Was. Ja Wam powiem, że wszystkie te trzy opcje nie bez powodu dałem, ponieważ w tych trzech opcjach najprawdopodobniej wyjedzie. Nie powiem Wam dokładnie daty, bo chyba tego jeszcze nie mogę powiedzieć. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te informacje. Też dla wspierających się zmieniło. Nie ma już w formie live'a, mniejsza z tym. Dla wspierających tylko są filmy z zachodniej i z innych inwestycji, więc jeżeli chcecie oglądać na przykład na żywo, jak latam nad zachodnią z drona i przygotowuję materiały do filmów, to zapraszam do wspierania mojego kanału. Obok przycisku subskrybuj jest ta opcja. Filmy na żywo właśnie z drona, specjalne filmy za kulisami, czy filmy przedpremierowo, jak na przykład ostatni film z Warszawy Zachodniej też był przedpremierowo i inne różne materiały też tam się pojawiają. Jak teraz
po nowej tej stawce, tam po inflacji się zmieniło. No i też tutaj dla wspierających informacja ważna, że wasze poziomy się zmieniają, trzeba przejść na ten poziom wyżej, ten z plusem, bo te poziomy bez plusa do połowy grudnia, tak jakoś do świąt, będą znikać, będą usuwane ze względu na inflację i zmiany YouTube'owe, które się zmieniły w ostatnim czasie, ale to jeszcze film specjalny o tym zrobię. Także warto tutaj zaznaczyć, że faktycznie wspierających jest aktualnie już 19 osób. Wszystkie osoby oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam was do zaznajomienia się z ostatnim postem, który zamieściłem, że poziomy trzeba przejść na ten wyżej. Tam zmiany cenowe są nieduże, to jest maksymum od 2 do 5 zł w skali miesiąca, w zależności od poziomu, więc domyślam się, że mnie zrozumiecie, a też przy okazji macie właśnie live na żywo, zmniejszasz sym czy zdjęcia z placu budowy, których nie publikuję nigdzie indziej. Ale to byłby tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. Tyle jest aktualnie Was tutaj wszystkich, czyli 7359 osób aktualnie subskrybuje mój kanał. To się wszystko oczywiście zmienia z dnia na dzień. No i co tu już nie mogę powiedzieć. Bardzo Wam za to dziękuję, że jest Was tutaj coraz więcej. Tak jak mówiłem w tym filmie, ja nad swoją dykcją będę próbować pracować w najbliższym czasie. Chociaż mam coraz mniej czasu na robienie filmu, więc zastępuję nad czymś takim. Ale oczywiście widzę te Wasze komentarze, tak jak już to mówię parę razy, jak Wam się nie podoba mojego mówienie, wystarczy wcisnąć mute i po problemie dla tych osób, którym się to nie podoba, a ja będę próbować walczyć z tym dalej. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej będzie film z Trollowiska Zachodniego, Warszawy Zachodniej, ale też są przygotowane właśnie filmy, tak jak powiedziałem, z Kobyłki, z tunelu w Kobyłce, z tunelu w Zielonce, czy z tramwaju pod Warszawą Zachodnią, jakieś przeloty, tramwaj na Zieloną Białękę, czy podsumowanie budowy Warszawy Zachodniej na przestrzeni ponad 700 dni. I to się wszystko dzieje. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zwykle się rozgadałem. No i co ja teraz proszę? No to trudno. Do zobaczenia. Cześć!